Grając praktycznie ciągle na tych samych mapach, gdzie niby mamy dostępnych 8 czy 9, a losuje nam 5, 6, na pewno może się stać totalnie nudnym doświadczeniem, które może wpłynąć później na nas naprawdę kiepsko. Cześć, witajcie, ja nazywam się Hincul i dzisiaj postanowiłem zrobić taki materiał na temat map, których nam totalnie brakuje w grze. Jest ich naprawdę sporo. Pierwsza z nich Dębina. Druga z nich, tak jak tutaj widzicie, jest to Perłowa Rzeka. To są mapy wybrane przeze mnie, na których mi się akurat najfajniej grało i za nimi najbardziej tęsknię i chciałbym, żeby Wargaming je przywrócił. Oczywiście możecie napisać w komentarzach pod tym filmem, jak i również drugi materiał będzie również taka druga część z wybranymi mapami, za którymi tęsknimy i mam nadzieję, że Wargaming je przywróci nam z powrotem. Oni cały czas tłumaczą, że te mapy, te takie, które są teraz nieobecne, cały czas są poprawiane tak, aby je dostosować do nowej aktualizacji. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Tak więc, jak dla mnie, najbardziej czego mi brakuje właśnie z tych starszych map, oczywiście Dębina, Perłowa Rzeka, Siewierogorsk, no i ta mapa, którą tutaj widzimy, Westfield. Naprawdę świetna mapka, bardzo uwielbiałem grać na tej mapie, jest naprawdę sporo fajnych map, które oczywiście ciągle są w poprawkach. Zobaczymy, czy w ogóle wrócą. Mam nadzieję, że tak. I powiem wam, że naprawdę na niektórych mapach rozgrywki były i toczyły się bardzo, bardzo fajnie. Cóż, dzisiaj bohaterem odcinków, tych akurat trzech, bo będą trzy mapy, jest Chisel. Nie zrobiłem materiału na temat tego czołgu, dlatego że można powiedzieć trochę już się spóźniłem. Wargaming wprowadził nam taką aktualizację, jaką wprowadził. No i te wszystkie materiały, które mam nagrane akurat z tego pojazdu, są oczywiście w tej starszej wersji. Żeby wam nie mącić się w głowach i nie przedstawiać tego czołgu już właśnie w tej nowej wersji, ale ze starymi powtórkami. Dlatego postanowiłem na razie nie robić materiału na temat tego czołgu. Ale akurat nadarzyła się fajna okazja, gdzie możemy właśnie wrócić do, powspominać te stare mapy. I tutaj akurat wybrałem wszystkie trzy bitwy tym pojazdem. Jak dla mnie na chwilę obecną w tej nowej aktualizacji Chisel, no jest bestią, jest niesamowitym pojazdem, świetna mobilność, działo nawet jeszcze lepsze niż w tej wersji wcześniejszej, tak jak tutaj widzimy. Mimo to on nawet w tej wcześniejszej wersji robił niesamowitą robotę. Mobilność tego czołgu na najwyższym poziomie bym powiedział. Działo również, działo tutaj mamy z czołgu ciężkiego, z Chieftaina, tak więc no naprawdę coś pięknego. Dodatkowo wieża od Patona. Uwielbiałem i uwielbiam grać tym czołgiem. Dobra, ale na temat czołgu nie będziemy wspominali zbyt wiele. Powiedzmy sobie na temat mapy Westfield. Mapa, można powiedzieć, dla każdego rodzaju pojazdu. Czy to dla czołgów ciężkich, czy to właśnie dla lightu, dla niszczarek, dla artylerii. Tutaj akurat na szczęście nie mamy artylerii, gdzie ona naprawdę tutaj potrafiła nieźle wkurzyć. A dla czołgu średniego, można powiedzieć, idealne warunki. Jeszcze jeżeli mamy dobre opuszczanie, działa coś pięknego. Tak więc zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Bitwa standardowa. Bardzo czasami różnie się drużyny rozjeżdżały. Mieliśmy kilka fajnych, można powiedzieć, pozycji. Można było jechać lewą flanką, tak jak tutaj widzimy w większości moja drużyna pojechała lewą flanką, próbować ściągać przeciwnika na siebie, grając tutaj przy moście i tak, żeby nasza akurat drużyna nas wspomagała. Naprawdę tutaj rozgrywek, rozwiązań na tej mapie było bardzo dużo. No wielu graczy oczywiście do tej pory tak się dzieje na tych mapach, które mamy obecnie, wybierając dany rodzaj pojazdu, jadą w nieodpowiednie miejsca, no i później to się mści. Patrząc nawet tutaj na tą esetkę, on zdecydowanie powinien jechać na górki, na drugą, zupełnie drugą flankę, no bo tak jak akurat moi zajęli szybciej, mieli szybszy dostęp do akurat tych pozycji, gdzie akurat tu widzimy. No niestety te czołgi ciężkie czy wolne niszczarki, podjeżdżając akurat właśnie pod górkę, są
wyświecone i w tej pozycji, gdzie ja jestem, może mogliśmy robić naprawdę niezłą rzeźnię. I patrząc ogólnie, słuchajcie, na tamtą starszą wersję, no to zobaczcie chociaż na górze, jak mamy te ikonki. Takie ciut za duże, porównując je do obecnej wersji, to na pewno teraz mogłoby nam trochę przeszkadzać. Minimapa. Minimapa, patrząc ogólnie na minimapę, na pewno zdecydowanie lepiej wygląda niż na chwilę obecną. Ogólnie zarysy minimapy, tak samo i patrząc właśnie na grafikę minimapy, o wiele fajniej to wygląda. Mniej może jest to wszystko tak naciapkane, znaczy no było naciapkane niż na chwilę obecną. Za dużo moim zdaniem jest takich niepotrzebnych informacji i to może niektórym graczom przeszkadzać. Mi akurat, ja już się przyzwyczaiłem do tej nowej wersji i raczej mi to mocno aż tak nie przeszkadza. Jedynie co mnie wkurza, to właśnie to, że za każdym razem w każdej bitwie muszę zmieniać właśnie położenie minimapy. Dobra, jest 4 do 2. Mamy tutaj jeszcze, no, ciągle praktycznie jest przestrzał, ale jestem sam, zobaczcie, nikt kompletnie do mnie tutaj nie podjedzie, a ta pozycja była naprawdę kluczowa, jeśli chodzi o tą mapę. Z czołgiem, który miał dobre opuszczanie działa, tu akurat mamy chyba minus 10 stopni na Chiselu, to o ile dobrze pamiętam, to naprawdę w tej pozycji mogliśmy zrobić niesamowitą bitwę. Tutaj jeszcze widzę, co niektórych graczy, którzy chyba już, no, mogą chyba nawet i nie grać. Pozdrawiam, pozdrawiam. Sporo graczy, sporo naprawdę graczy, słuchajcie, odeszło od WOTA po tym, jak Wargaming wprowadził właśnie tą nową aktualizację. A szkoda. Ale cóż, słuchajcie, to jest ich decyzja. Nie nam o tym decydować. A tu mamy właśnie szalonego AMX-a 50B. Tak jest, tak właśnie czasami były polowania na mnie. Zresztą do tej, no teraz już ciut mniej tych graczy jest, którzy na mnie polują aż tak ostro, ale kiedyś to naprawdę Hinzel miał totalnie przechlapane. Były nawet takie zamysły, żeby zmienić swój nickname na kogoś innego, żebym po prostu miał spokojniejsze bitwy, ale obeszło się bez tego. I czasami naprawdę były śmieszne takie akcje. Pozdrawiam Snake'a. Ta bitwa jest, no, powiem wam, chyba z tamtego roku, albo nawet i dłużej, o ile dobrze pamiętam, ale no już trochę czasu temu to było. I chyba nawet Chisel był przed nerfem, no bo później on dostał chyba pół sekundy nerfa, nie był to jakiś mocno znaczący nerf. Mimo wszystko, no teraz, jeżeli damy sobie nową załogę, gdzie pozwala nam na lepszy przeładunek, to pojazd moim zdaniem nawet zyskał, a nie stracił. Działo jest laserowe, totalnie laserowe, świetnie. Obecnie w tej wersji świetnie mi się tym czołgiem gra. Również na pojeździe wbiłem trzy odznaki biegłości, nie robiłem materiału z tego akurat czołgu. Ale tutaj akurat zobaczycie ostatnią bitwę również na zacnej mapce, gdzie wbiłem te trzy odznaki biegłości. Jeżeli wytrzymacie do samego końca, no to będzie taka możliwość, żeby zobaczyć właśnie ostatnią bitwę, gdzie udało mi się osiągnąć zamierzony cel. Czołg obecnie nie możemy go ani zdobyć, ani wyekspić, nic takiego nie może się stać. Z tego względu, że nie mamy kompletnie żadnych kontraktów najemniczych i no, na razie nie słychać, żeby cokolwiek się pojawiło. Tak więc mapa Westfield, naprawdę świetna mapka, duże możliwości. Stara mapa, to jest stara mapa, słuchajcie, ona naprawdę, no, sporo lat była z nami. Wiele razy była wycofywana, zmieniana. Tutaj mamy akurat wersję zimową, a mieliśmy jeszcze normalną wersję. Były różne, naprawdę, i z deszczem chyba ta mapa była. Różne warianty, ale ogólnie naprawdę świetna mapka. Bardzo mi się podoba. Mamy RHM-a. Gdzieś nasi stanęli, utknęli tutaj właśnie w tej pozycji, gdzie widzimy te dwa ciężary na linii K.
A ten lajcik coś nam kiepsko świeci. Ale tu, jak widzicie, czy to nowa wersja bota, czy to stara, nic się nie zmieniło. Kto stoi w miejscu, ten dalej stoi. Ups, no i zaraz mogę zebrać. Aha, gdzieś oni tutaj stoją. Mógłby ten light delikatnie podjechać nam do przodu, ale on stoi cały czas w tym samym miejscu co ja. Nic kompletnie nie świeci, a oni jeszcze mają, drużyna przeciwna również posiada lighta i to WZ-ka. Kolejna mapa, która akurat no, mogłaby wrócić, to jest właśnie Dębina, też mapa stara. I jej też nie mamy. Jest tych map naprawdę fajna. Ellenberg, świetna mapka jak dla mnie. Bardzo kamperska, ale jeżeli była artyleria, spokojnie można było pograć. Ale jeżeli nie było arty, no to wszyscy praktycznie stali, jak nie po jednej, to po drugiej stronie. Później Wargaming zdecydował, aby wprowadzić właśnie warunki pogodowe na tej mapie i to pomogło na zupełnie inną rozgrywkę. Ogólnie właśnie dodając te warunki pogodowe, na niektórych mapach rozgrywka stała się no, zupełnie inna. Były zupełnie inne możliwości, inne warianty na mapie Ellenberg, aby podjechać pod na przykład tą drużynę, która gdzieś tam kampiła na tych górkach, no to było bardzo ciężko. Później jak mieliśmy właśnie zamieć, zresztą akurat na tej mapce zaraz pogramy, zobaczycie właśnie w tym wariancie z zamiecią, no to były zupełnie inne możliwości. Mogliśmy bez problemu nawet podjechać pod bazę naszego wroga i nikt kompletnie nas nie wyświecił, nie widział. Bardzo zdradliwa mapa właśnie w tym wariancie zamieci. Można było bardzo szybko skończyć mecz, jeżeli przeciwnik zaczął ostro raszować i naciął się na kampiące niszczarki. Oj, to szybko schodziło się. No, chyba już tutaj drużyna przeciwna zbyt wiele do powiedzenia nie ma. Przeważnie jeśli chodzi o taki przepychacz na tej mapie, to właśnie tu były te górki. Nie wiem dlaczego nikt kompletnie z naszej drużyny się nie zdecydował, żeby tu podjechać. No niestety, pojechali drugą flanką. Dobra. Ale przeważnie tu i tak samo na PC-cie, z tego co oglądałem wiele powtórek, przeważnie tutaj na tych górkach był taki przepychacz i wszyscy tutaj się tłukli. A mamy WZ-a nawet pełnego. Wynik bardzo ładny, jeśli chodzi o moją bitwę. Naprawdę bitewka mi się udała. A to jeszcze nie koniec. Mamy 4 pojazdy. A już nawet 3. Brakuje, powiem wam, że brakuje takich właśnie map bardziej otwartych. Tutaj zobaczcie, nie ma tych górek tak naciapkane. Owszem, są gdzieś tam pozycje, gdzie mogliśmy bez problemu grać czołgiem na cooldowna i to było naprawdę bardzo fajne. Ale patrząc na przykład na tą mapę Kazerin, no dla mnie tragiczna mapa. Na pewno za nią nie przepadam. A ty co tutaj robisz, kolego? Okej. No i dobra, został nam się lajcik. Bardzo mnie to zastanawia właśnie, jak Wargaming podejdzie do tego, do poprawy tych map. Patrząc to, co zrobili z tymi obecnymi, czy to Prochorówka, czy Malinówka, tam zbyt wiele się nie zmieniło. Najbardziej, co mnie drażni, to na piaszczystej rzece to słońce, które tak oślepia, no praktycznie nic nie widzimy z jednej strony grając. Znowu mapa Przełęcz stała się totalnie ciemna. Na jednej pozycji w miarę coś tam widzimy, na drugiej nic nie widzimy. A szczególnie jadąc właśnie lodowcem, jest takie miejsce, gdzie no totalnie ciemno. Zresztą widzieliście to na bitwie obiektem 268 wersja 5. Tak więc słuchajcie, no bardzo dobra mapa Westfield. Chciałbym, żeby na pewno wróciła, bardzo fajna mapka.
No i teraz pojedziemy kolejną mapę. Nawet patrząc na te podsumowanie, co mieliśmy, no ta grafika zupełnie to inaczej wszystko wygląda, o wiele bardziej takie czytelniejsze, ładne, ładne to o wiele ładniej wyglądało w porównaniu do tego dziadostwa, które obecnie mamy, no, ale słuchajcie, cóż zrobić, gra aż tak mocno się nie zmieniła, są ogólnie wiadomo bardzo duże różnice, ale ja lubię grać akurat w czołgi, a szczególnie wchodzić w jakieś tam wymiany bitewne. I nie mamy na razie innej możliwości. Tak więc słuchajcie, teraz mapa murowanka, ale w zamieci i tutaj również bardzo niebezpieczna mapka. Normalnie w standardzie, jeżeli mieliśmy normalne warunki pogodowe, no to wiadomo, przepychacz, czyli zaczynając od tej strony, jedziemy na lewą stronę, ale przeważnie również czołgi ciężkie czasami jechały na prawą stronę, na drugi przepychacz dla bardziej pojazdów mobilnych. Tyle, że grając właśnie w tych warunkach pogodowych, w zamieci, tutaj również można było się nieźle naciąć. Jeżeli gdzieś tam osamotniony czołg sobie wyruszył na przepychacz akurat w to miejsce, gdzie ja jadę, no to zaraz może się to dla niego źle skończyć. Zresztą zobaczymy, czy taka akcja będzie. Jedna artyleria. Arty tutaj, owszem, robiły niezłe spustoszenie właśnie na tym przepychaczu, gdzie widzimy linia 2-3. Ale na szczęście tutaj jest nas chyba w większej ilości jesteśmy. No i ten gościu, on tutaj jest osamotniony. Zobaczcie, co w takich sytuacjach się robiło. Praktycznie, no, momentalnie bitwa dla takiego kogoś się kończyła. Ogólnie grając w warunkach tych pogodowych musieliśmy bardzo uważać i bardzo rozważnie trzeba było po prostu rozgrywać się bitwy, dlatego że no zagrożenie było o wiele, wiele większe, dlatego że przeciwnik nie był wyspotowany, a mogliśmy się naciąć wyjeżdżając na gościa. Myśleliśmy, że jest sam, a za nim, za jego plecami stała cała banda i momentalnie bitwa dla nas się kończyła bardzo szybko. Okej, tak jak i dla niego. Kolejny pojazd, który szybko szedł, ale przepychacz zaczyna nam powoli puszczać, tak więc no przeważnie było tak, że z tego miejsca mieliśmy przestrzał na te czołgi, które pchały tamtą stronę. No i właśnie tak było, że przeważnie czołgi ciężkie jechały tam na przepychacz. No i tak akurat jest w tym przypadku, chociaż przeciwnik może mieć delikatną przewagę. Dobra, ale mamy na szczęście tutaj bicie na te czołgi. Bardzo ciężko było znaleźć dobrą miejscówkę z tej strony, dlatego że jednak te budynki nam przeszkadzały. A szczególnie grając w tych warunkach pogodowych, no to tutaj no, mogliśmy naprawdę wiele robić. Tak samo właśnie na Ellenbergu. Również trzecia bitwa będzie w tych warunkach pogodowych. I zobaczymy właśnie bitwę na mapie Ellenberg. Również bardzo dobra mapa. Szkoda, że jej nie mamy. Z tych obecnych map, które są, to chyba najbardziej takie, oczywiście te najstarsze, to mamy Malinówka, Prochorówka, Przełęcz. Te mapy dalej z nami są. Mamy Piaszczystą Rzekę. Oczywiście mamy jeszcze Elhalów, świetna mapa. Chyba z tych, co obecnie mamy w obiegu, no to chyba tylko Kazerin i Zatoka Rybacka, no i jeszcze lotnisko w tym, kurde, w tym gąszczu, tak, w tej dżungli. No to jest dla mnie, no, na początku myślałem, że ta mapa będzie o wiele, wiele fajniejsza, ale no jest tragiczna. Zdecydowanie wolałbym tu jednak ten wariant lotniska normalnego. Może dlatego, że non-stop praktycznie gramy. Mamy w obiegu te mapy i już nam się tak totalnie ograły, ale mimo wszystko jednak chyba wariant lotniska zwykłego, nie w tym kurde gąszczu, jest o wiele, wiele lepszy. Bardziej czytelniejsza jest ta mapka niż na obecną chwilę. Dobra, mamy Gisela, pięknie. No i zobaczcie, nie widzimy nawet artylerii. Tutaj ten zasięg spota był oczywiście zmieniony, był bardzo mały. Dobra, Arta gdzieś jest chyba po mojej prawej stronie. Bo tak słyszałem, leciał pocisk z tamtej strony, strzał. Dobra. Mamy trzy niszczarki.
Tak więc bitwa również bardzo szybka. Dobra, jest jaćka. Podejrzewam, że na obecne warunki tej jaćki nawet bym nie wyświecił. Jednak tych perków na kampienie jest o wiele, wiele więcej niż to było kiedyś. No tak jak mówiłem. A, tu jest wutek, kurde, ups. A jest i artyleria. Jest i artyleria. I to giecek. Bardzo dużo asyst można było łapać w tych właśnie warunkach pogodowych. No i dobra, została nam się jadzia. Tak więc ta mapa również, oczywiście ona bardzo często była na różnych turniejach, rozgrywkach brana do losowań. Murowanka, bardzo dobra mapka. Ach, tak więc cóż, kolejna mapa za nami i pojedziemy jeszcze jedną mapkę. I to będzie mapa Ellenberg i w warunkach również pogodowych. Zobaczcie na podsumowanie. No, o niebo lepiej to wszystko wyglądało, te medale. Oj, cóż mogę powiedzieć, słuchajcie. Wiem, że wielu z was nie może się dalej z tym pogodzić. No, ja już to delikatnie zrobiłem. Nie mam po prostu innego wyjścia. Ale mimo wszystko tęskni nam się za starym WOT-em. Chociaż jeśli chodzi o pojazdy, teraz na chwilę obecną chyba lepiej mi się nimi gra, są bardziej celniejsze, działa zupełnie inaczej, się spisują i czasami były w tej wcześniejszej wersji, no były no takie kurcze sytuacje, gdzie nasza, można powiedzieć, penetracja bez problemu pozwalała nam na przebicie, a tak się nie działo. Było dużo takich błędów. Teraz moim zdaniem ta rozgrywka delikatnie jest lepsza, ale ogólnie jeśli chodzi o oprawę graficzną i to wszystko, no to zdecydowanie gorzej to wszystko wygląda. Za dużo informacji i takich pierdół napaćkane na tym ekranie. Dobra, i teraz mapa Ellenberg. W wersji normalnej, nie w warunkach pogodowych, bardzo fajnie wyglądała. Można było dodać, tak jak zmienić delikatnie właśnie ją na, tak jak jest na wersji PC-towej, dodać więcej budynków na środku. Ale niestety Wargaming tego nie zrobił, mimo to bardzo fajnie na tej mapie się grało. Jeśli były artylerie, no to była ta rozgrywka ciut dynamiczniejsza, jeżeli nie, no to nie był to Ellenberg, a Campingberg. Wszyscy kampili na tych górkach, doskonale to pamiętamy. A w warunkach pogodowych mieliśmy większe możliwości, można było delikatnie podjechać właśnie pod przeciwnika, bazę, również tym środkiem, tą wodą można było bez problemu jechać, dlatego że tam mieliśmy lód i no, była możliwość przejazdu. W normalnej wersji niestety do wody nie dało rady wjechać, wielu śmiałków tam utonęło, no i pewnie do tej pory te wraki tam leżą. Tutaj również mogliśmy się naciąć, na szczęście tutaj podjechał nasz light do przodu i wyświecił te czołgi, które by próbowały przejechać, ale bardzo często drużyna przeciwna próbowała no taki puścić szturm, atak na te pozycje, gdzie akurat ja właśnie tutaj jestem. I również mogliśmy się naciąć, że wyjeżdżaliśmy na kilka pojazdów. Na szczęście akurat w tej bitwie tego nie było, ale pojechali drugą flanką. Nie wiem, co tam dalej może stać, a przeważnie coś stoi. Niszczarkę mamy na dwa strzały. Więc ja tak może udam się środeczkiem bardziej. Nie chciałbym wyjechać na te czołgi, które gdzieś tam stoją na linii 3. Tutaj przestrzał był bardzo dobry, jeśli chodzi właśnie o te pozycje kamperskie. Dobra, lajcik jest po drugiej stronie, ok. Ale przeważnie na tych górkach tam niszczarki stały poustawiane. No tu mamy jeszcze dwie nam zostały, tak więc nie ma takiego dużego zagrożenia. Mimo wszystko musimy uważać. Okej.
Wargaming niby nam obiecał jakieś nowe mapy, nie wiem, chyba ze 2 czy 3 sztuki. Czy jest sens ogólnie dodawać na chwilę obecną nowe mapy? Nie wiem, czy jest sens, dlatego że wielu graczy ciągle oczekuje właśnie tych starych map. I ta rozgrywka, która no, na nich była, była moim zdaniem dobra. Nie było tam jakiegoś większego problemu. Owszem, niektóre mapy powinny być poprawione. Tutaj można by było pododawać więcej budynków, żeby te czołgi ciężkie miały lepszy przejazd. Tak samo zresztą oni niby zmienili mapę, nie urwisko, tylko zatokę rybacką. Delikatnie to może się coś tam zmieniło, ale mimo wszystko dalej, jeżeli mamy dobrego spota, to jesteśmy w stanie wyświecić te czołgi, które próbują przejechać do miasta, ale no już jest to lepiej jakoś zaprojektowane, dostosowane, tak żeby te właśnie wolne pojazdy mogły przejechać sobie do miasta. O proszę. Ups. Jest Defender. Ogólnie wynik robi się dla nas nieciekawy, tak więc musimy uważać. Ale 8 kampią. Jestem pod przeciwnika bazą i była właśnie taka możliwość, bez spota mogliśmy sobie tutaj śmiało jeździć, jednak ten zasięg spotowania na tych warunkach pogodowych był bardzo skrócony. 5-9, niezbyt ciekawy wynik dla nas. Ja podjadę chyba na tą flankę, bo widzę ostro cisnął. Postaramy się wykorzystać nasze opuszczanie działa, jak i również góreczki. Ale mapa również. Patrząc ogólnie, tereny otwarte, mamy miasteczka, mamy górki, tak więc no, dla każdego rodzaju pojazdu. Te mapy takie stare właśnie, one były kiedyś fajnie projektowane w porównaniu do tych nowych. Nie wiem, takie wrażenie mam, że ci projektanci chyba kompletnie w ogóle nie grają w swoją grę i no, tak robią, aby coś tam zrobić. Chyba takie najgorsze właśnie te mapy to była mapa, kurczę, Tival. Ona była kiepska, a ty co chcesz? Czy Przełęcz Dukielska też niezbyt uwielbiałem grać na tej mapie, chociaż grając Cizelem na mapce właśnie tam zrobiłem, na tej mapie zrobiłem fajną bitwę, 10 fragów, czyli medal pula. No i dobra, dogoniliśmy naszych przeciwników, wynik powoli nam się wyrównuje, ale tak, stoi ktoś u nas na bazie i nie mam kompletnie spota, nie mogę go wyświecić. Zobaczcie, jak blisko mam do swojej bazy i nie widzę tego przeciwnika. Dobra, jest kierowiec. No chyba zrobił najgorszą rzecz, jaką mógł zrobić, wjeżdżając na bazę i zdradzając swoją pozycję. Nie róbcie tego, nie wjeżdżajcie na bazę nawet na sam koniec bitwy. No chyba, że po prostu jest taki totalny rush i z jednej strony wiemy już doskonale, że przegramy, flanka nam padnie i jedyna opcja pozostaje, żeby szybko wjechać na kapa, 2-3 pojazdy i po prostu przejąć bazę, wygrać w ten sposób. Oczywiście jeżeli mamy słabszy, no dużo gorszą przewagę w czołgach. Uch, pięknie Arta pokazała na lodówce, pokazała co potrafi artyleria. No tutaj na tej mapie bardzo często arty tak robiły, że one-shotowały nawet. Wracając ogólnie właśnie do Cizela, pojazd uniwersalny i sprawdza się na mapach miejskich i na otwartych. Mobilność świetna, naprawdę świetna, w porównaniu do oczywiście do Patona to nie ma co porównywać. Patona uwielbiam również, ale jednak Chisel ma dużo, dużo większe możliwości. Mamy działo, które zadaje większe uszkodzenia. Działo jest moim zdaniem no, ciut lepiej się spisuje od Patona.
Przeładunek jest oczywiście dłuższy. Aha, arty nie mamy, to gdzieś tutaj mamy obiekta 277. Przed nami gdzieś powinien być. Wielu graczy nie cierpiło wręcz tych warunków pogodowych. Było na pewno spore utrudnienie. A nie, tutaj jest 277. Myślałem, że on jest po prawej stronie. No i dobra. Drugi ciężar podjeżdża od drugiej strony, tak więc wiemy, gdzie jest. Dobra, jedziemy we trzech na tego pana najpierw i jeszcze zostanie nam jeden. Tak więc, jeżeli chcecie, napiszcie w komentarzach swoje typy, za którymi mapami najbardziej jakoś płaczecie i chcielibyście, żeby wróciły te, oczywiście te, które nie są w obecnym losowaniu dostępne, a może akurat zostały te mapy, które najbardziej lubicie. Z tych, co są, to jest naprawdę też przynajmniej te cztery mapki, tak jak Malinówka, Prochorówka, Elhaluf, Piaszczysta Rzeka, no to są świetne mapy. Stare, dobre mapy. Dobra, no i została nam jeszcze artyleria. O, kurde, myślałem, że go zniszczył. Tak więc, tak trochę wracając właśnie do tego, co było, postanowiłem właśnie zrobić takie dwie serie, dwa, można powiedzieć, filmy z tymi starymi mapkami. No chyba tu akurat właśnie będzie trzecia oznaka biegłości na Cizelu. Jeżeli wrócą kontrakty, polecam, naprawdę pojazd świetny. Sporo było tam expa do zdobycia na tym czołgu, ale na pewno tego nie żałuję. Chyba około 1,5 miliona. No i gdzie jest ta arta? Chyba tutaj jej raczej nie ma. Dobra, przyspieszymy to, żeby już nie jeździć tego dziadostwa, szukać nie wiadomo ile, tak więc przyspieszymy. Dzisiaj jeszcze postaram się zrobić jeden materiał z tego względu, że pojawiły się trzy nowe, nieznane czołgi. To jest prawdopodobnie informacja o nowym evencie. Chyba we wtorek już wchodzi nowy update i będziemy mieli nowy event, czyli nowy sezon. A jakie to czołgi? Porozmawiamy sobie właśnie dzisiaj na ten temat. Tak więc trzy mapki wam zaprezentowałem, które no, bardzo chciałbym, żeby wróciły. A jakie wasze są typy? Napiszcie w komentarzach. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia. Hej!